Wróciłam. Dobra, spróbujemy to odwzorować, dobra? Tak jak kiedyś, okej? Okay? Okej, okay? Dobra. Cześć kochani, witam was na moim kanale. Wróciłam. Hej, o kurde. Uderzyłam mikrofon. Nazywam się Nela Zawadzka i to ja byłam tą 9-10-letnią dziewczynką, która śpiewała melodyne w The Voice Kids. Znaczy, teraz już tyle nie mam, no, mam 17 lat. Trochę urosłam. Trochę mnie nie było. I wracam. Hej wszystkim. Chociaż nie wiem w sumie, czy można nazwać jakimś takim mega powrotem coś, co w sumie nie istniało. No kurka, czasem pojawiałam się na tym kanale, rzucałam jakieś piosenki, covery, ale tak naprawdę no nie istniałam tu za bardzo. Czemu mnie nie było? W sumie zaczynając od początku, to chyba za bardzo nie zdawałam sobie sprawy, co chcę robić i nie podchodziłam do tego jakoś mega poważnie. No sorry, jak poważnie ma podejść do takich rzeczy 9-10-letnie dziecko, gdzie tak naprawdę w sumie tylko rodzice gdzieś tam ciągali mnie na koncerty. Znaczy ciągali. To nie było ciąganie. Mega fan z tego mam. Mega fan z tego miałam. Teraz w sumie prawie nie koncertuję. Ale bardzo lubiłam to robić i bardzo lubię to robić. Potem trochę podrosłam i trochę chciałam wrócić na ten kanał, ale chyba nie za bardzo wiedziałam, jak się za to zabrać, bo wrzucałam wam tu tylko czasem jakieś piosenki i covery. No i też nie robiłam tego regularnie, dlatego nie wiem, czy można w ogóle nazwać to jakimś mega wielkim powrotem. Poszłam do liceum i w sumie wtedy zrozumiałam, że profil, na jakim jestem, to nie jest to. Totalnie to nie jest to. Ogarnęłam, że na siłę nie da się być dobrym w czymś, czego nie chce się robić. Ja ogólnie wszystko robię na przekór, z zasady, więc jeszcze bardziej starałam się gdzieś tam działać z muzą. Coś pisałam w notatniku, jakieś takie wiersze, jakąś poezję. Przerabiałam to w teksty i ogarnęłam, że to mnie serio kręci, nie? Że muza to jest to, co ja kocham i to, co chcę robić. Wtedy też zrozumiałam, że mówienie do ludzi to też jest coś, co chcę robić. Gdzieś tam działanie w internecie. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo zaniedbałam ten kanał. I jak fajnie mogłam to kiedyś poprowadzić, ale jako dzieciak w sumie może nie miałam na to pomysłu, może... No, słuchajcie, ja byłam totalnie dzieckiem. Dzieciaki raczej nie siedzą w internecie. Znaczy, no może teraz tak. Ale no, ja gdzieś tam wolałam się wybawić na podwórku, niż coś dubać, coś nagrywać. Wiem, że wiele z was jeszcze pamięta tę małą dziewczynkę z The Voice Kids. I wiele osób, mimo tego, że ciężko mi w to uwierzyć, serio się to podobało. Mimo wszystko, wy nadal pamiętacie. Czasem zdarza się, że ktoś do mnie nawet podejdzie o zdjęcie. To jest mega niesamowite. I parę takich sytuacji ostatnio skłoniło mnie, że stwierdziłam, że nie, siadam, wracam. Z muzą czy bez, chcę do was gadać, chcę dla was tworzyć. Nie mówię tylko, wiecie, stricte piosenki, ale też jakieś krótkie vlogi z wyjazdów. Może podcasty? To też by, myślę, że spoko mogło wyjść. Chciałabym tu wrócić, żebyście mi nie zapomnieli, póki jeszcze trochę pamiętacie. Albo zapisać się na nowo. Na tym mi w sumie najbardziej zależy. Więc sorry za nieobecność, ale wracam, okej? Okay? Czy będę tutaj regularnie? Będę starała się wam wrzucać co jakiś czas odcinki. Nie jestem w stanie wyznaczyć wam jakiegoś konkretnego czasu, bo jednak mimo wszystko nadal chodzę do szkoły, nadal się uczę, nadal mam jakieś obowiązki na głowie, więc jak najczęściej, ok? A w międzyczasie będę pracować nad piosenkami, żebyście może za parę parę miesięcy mogli usłyszeć coś mojego. Tak. To chcę zrobić.
to dzięki. Cały czas mi coś chodzi w krzakach. Nie wiem, co to jest. To jest chyba jeż, ale już tyle razy po prostu prawie się poszczałam ze stresu, że... Słychać to? Słychać to? Cały czas mi coś chodzi w krzakach. I to jest raczej jeż, ale to styl jest takie creepy. Weźcie w ogóle... Siedzicie? Nie, nie wiem, która jest godzina. 1:27, rozumiecie to? 1:27. I siedzisz sobie sam tutaj na balkonie. Mega stres, bo noc. Ja mam w ogóle lęk ciemności nadal. No dobra, coś tam zostało z tego dziecka. I kurka rurka. To potem jak mi siostra z szafy wyskoczyła. Ale mega, mega się obszczałam już, bo cały czas mi coś tam szeleści w krzakach. Nieprzyjemne mega.